Siemanego wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, jesteśmy oczywiście na Palionowie, tak jak zwykle. Jak widzicie, jestem przed swoim domkiem. Zaraz pójdziemy do Dave'a i będziemy kontynuować, prawda, dzisiejszą, jak to się nazywa, prawda, rozgrywkę. Dzisiejsze poszukiwanie dziewczyny, którą porwał Kloc i mój klon, znaczy Kloc z pomocą mojego klona, co jest dosyć straszne. Oczywiście jesteśmy przygotowani perfekcyjnie, ponieważ mamy diamentowe, prawda, wszystko już mamy, nawet buty sobie tu mogę tak pozmieniać i już jestem po prostu niezniszczany dosłownie, ale chyba lepiej mieć flaki, bo jak się spada z wysokości, to nawet to powolne opadanie, które tutaj mam, niewiele mi da. Co prawda ochrona przed wybuchem, tak, więc jakby coś się wysadziło pod mną, to coś by było, ale to nieważne. W każdym razie, zanim przejdziemy do tego, zanim pójdę do Dave'a, w ogóle się z nim spotkam i tak dalej, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ to jest niesamowicie mocny odcinek dzisiaj, więc koniecznie, ta łapka w górę to jest po prostu mus, po prostu, wiecie o co chodzi, nie? Więc 2500 łapek w górę albo 3000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek właśnie tego typu, prawda, albo inne jakieś fajne odcinki. Dodatkowo, słuchajcie, jest bardzo ważna sprawa. Codziennie staram się streamować na Twitchu. Twitch to jest takie miejsce, taka jakby inna platforma niż YouTube, na której po prostu można robić streamy, więc tam was bardzo serdecznie zapraszam. Link jest w opisie, tam możecie wbić i tam streamujemy sobie Minecrafta, tam streamujemy sobie GTA, też ostatnio streamowałem, będziemy streamować Among Usa, więc zachęcam, wbijcie tam, ponieważ mi zależy na tym, żeby tam po prostu coś robić. Dzisiaj również, jak to oglądacie, jest prawdopodobnie stream, więc warto wbić, zobaczyć, zostawić obserwującego, pobrać aplikację Twitcha na telefon i wtedy będziecie wszystko wiedzieć i będziecie, kurczę, prawda, na bieżąco. Więc myślę, że warto. Tymczasem lecimy do Dave'a. Miłego oglądania. Siema, Dave! Halo. No, halo. Witam bardzo serdecznie, halo. Kolejny raz. Siemano, halo. Siemano. Co halo? Dobra, słuchaj jest no. Sprawa. No słucham. Ja, widzisz, że ten pajac jest w swoim domku? On tam chyba jest, ale słuchaj, ale nie możemy tego rozwiązać. Kto? Kloc? Kloc przyszedł, dobra, dobra. Czekaj, ale wiesz, co jest nam potrzebne? Jest potrzebna nam jedna klasyczna rzecz, która jest zawsze. O, ja chyba wiem, o co ci chodzi. O co mi chodzi? Poteczka na niewidzialność, no. Poteczka na niewidzialność. No, poteczka na niewidzialność. To słyszałem słuchy, no. Że ona znajduje się w tamtym pomieszczeniu. Dasz wiarę? Zobacz. Ty, ale to już tam się kiedyś znajdowała. To chyba ona... Tu jest jakaś fabryka poteczki. Czekaj. O, co się dzieje? Tak wącham to i sobie myślę, wiesz co, pachnie mi to na fabrykę potek na niewidzialność. Też mi się tak wydaje, wiesz, trzeba tu zrobić jakąś nazwę. Dobra. Wow, o, stary, nawet mleko. Nawet mleko. Dobra, bierz to. Ej, mi się wydaje, no, to prawda będzie taka, Bulson, że przygotowałem te poteczki przecież. No, wiedziałem, no wiem, no ale... Godzinę, no wiem, no. Poteczkami, więc one były gotowe. No wiem, dobra, ale powiedz mi, po co te poteczki, w sensie będziemy go śledzić, to się domyślam, nie, no ale podejrzewasz coś, że on coś ukrywa? Tak, stary, wydaje mi się, wszyscy w komentarzach i tobie i mi pisali, że to na pewno jest Kloc, musimy to sprawdzić, stary, poteczka na niej wziąłeś, idziemy to sprawdzić i może... To już teraz? Już teraz walimy poteczkę? Nie, czekaj, wejdźmy tutaj sobie... Ty ściągnij sobie zbroję, bo będzie cię widać, wiesz o tym? Oj, wiem o tym, dzięki za spostrzeżenie. No. Uwaga, raz, dwa, trzy, go, do dna! Dobra, biegnę za nim. Znaczy, za tobą biegłem, on jest u siebie na chacie? On nie zna siebie na chacie, czekaj. Ale tu jest, czekaj. Gdzie on jest? Czekaj. Czekaj, wchodzę tutaj do tej... Czy nie ma go tu? Ja go nie widzę. Ej, nie ma go. I widzisz go? Nie widzę go. Czekaj, gdzie on jest? Czekaj. Dobra, jest, chodź na dół, zejdź na dół, na dole jego kwatery. Za obrazem jest. Za obrazem. Faktycznie, czy dobra, jest. O stary, a tu jest to nasze przejście z poprzedniego odcinka, dobra, ale go nie widzi. Wyrzucił książkę. Książkę wyrzucił. Wiem, ale ja jej nie podbieram. Ej, co on robi? Podbieram tą książkę. Dzień ostatni, zabić Milki, stary, on taką książkę napisał. Co? Stary. Ale Milki wpisał? Tak, czyli to prawda, chodź za nim. Idę. Ej, dobra, jest tu na górze. Co on ma w ręce? Widzisz to, stary, to jest maczeta. On co? Dobra, nie, spokojnie, musimy... Dobra, idę za nim, chodź za nim. Idzie za nim? Idziemy, tak. Idę. Śledzę go, stary, musimy dojść do tamtego miejsca. Ale jaka to jest straszna broń. Jaką egzekucję on ty chce wykonać? Poczekaj, on skacze, stary, wysoko. No bo on ma super moce, tylko stroju nie założył, nie wiem czemu w sumie. No właśnie, nie wiem, ale ja nie wiem, w ogóle w którą stronę on idzie, czy to... Co jest grane? Święty, on to podpala wszystko. Co jest? Się spaliły. Widziałem. Ja prawie dostałem tym. Mógł mnie zabić, jeżeli to w ogóle zadaje obrażenia. Ty czekaj. Patrzę w księżyc, czekaj. Ja mam... Na pewno... Gdzie on idzie w ogóle? Czy on chce dokonać egzekucji w trakcie pełni? Ale czekaj, no też mi się tak wydaje właśnie, no, a ta pełnia już nadchodzi. Co z tego, że pełnia w Minecraft jest codziennie? ale ta jest wyjątkowa. To jest błękitna. Ale nie... Musimy go powstrzymać. No, musimy, ale czekaj. Jest niebezpieczny. Wiesz, on idzie w stronę tamtej piramidy, co my byliśmy w poprzednim odcinku, czyli może tam jednak coś jest.
Ej, faktycznie, no bo to jest ta pustynia. O kurde, co on robi? I co to on? On machnął ręką i to się wtedy stało. Ja właśnie nie wiem, czy to on na pewno. To on na pewno robi takie pioruny, w sumie. No to... machnął ręką, stary, i się piorun pokazał. Jezus święta, on mi stanął na miejscu chwilę. Dobra, czekaj, ale on idzie cały czas w to miejsce, gdzie my byliśmy. Idzie ciągle, wczoraj, idzie no, ciągle. Ja wolę! Co on robi? Czekaj! Ja za blisko niego, czekaj. Nie biegaj niego, blisko niego, bo ja wiem, przede mną piorun mi uderzył. Ale pan jak się spojrzał, czekaj. Ja muszę sprawdzić, czy my na pewno ile jeszcze jest? 5 minut, dobra. Dobra, na spokojnie, damy radę. Musimy. Ej, on idzie w tą stronę tej wioski, Tak. Kurczę, dobra, ja nie mogę za blisko niego chodzić, bo on jak użyje tego piorunu, to mnie zabije. No, od razu. To prawda akurat, to prawda. Poczekaj, żeby nie słyszał, Boże, na pewno słyszał, jak my weszliśmy do tej wody. No, no ale to jest kloc, on nie ogarnął. Nie. Ej! O, pewnie... Co? Widzisz tam, co tam jest? Tam, a ty możesz nie mieć render disasu takiego dużego. Faktycznie. Tam jest jego głowa. Nie widzę. Ej, on tam poleciał. Poleciał tam, czy... On tam idzie. Czekaj, tam idzie. Chodź. Założył strój. Co ty gadasz? Gdzie on jest? Jest, faktycznie, założył strój. Na dachu budynku. Założył strój, czekaj, kurczę, ja się tak boję, że on machnie to ręką i akurat ja dostanę. Jezus święty, co jest grane? Poleciał! Poleciał, stary. Ale poleciał gdzieś tam. Czekaj. Tak, jest na górze jakieś. Ej, ale czekaj, stary. Patrz, co on... Co on robi? Co to jest w ogóle? Jezus. Co jest grane, David? Ja się boję. Oj, on jest naładowany. Ale czekaj, on się cały czas patrzy na te... Czekaj, to jest jakieś wejście do czegoś, widzisz to? No, widzę. Leci tu. Znikł nagle. Czekaj, co on robi, poczekaj. Nie wiem, o co mu chodzi. Zniszczył coś? Ej, wejście się otworzyło! Ej, nie, Czekaj. Tu trzeba rozwalić kobla chyba. Zniszczył to się. Ała. Dostałem, byłem stałem przed tobą. Działa. Dobra, przeszedłem dalej. Tak. Dobra. Schodź na dół. Stary, jaka, co to jest za świątynia? Straszne to jest. Ej, co jest grane? Co to jest za miejsce? Boże święte, ale jakie wielkie w ogóle liście, co tu... Ej, czekaj, bo tu są jakieś dwa zejścia. Ej, tu pisze Dave. Ej, pod jednym pisze Dave, no a na drugim... Pod drugim nic nie pisze. Tak chyba jakby... Twoje. Chyba moje, no. Ja wale, ale są jakieś tunele, stary, w jakieś... Co to, o co tu chodzi, to... Nie wiem, stary, podejrzewam, że my musimy się rozdzielić, no. Czekaj, mleko? Tak, emeraldy, dawaj mleko. Czemu tu są emeraldy w takim miejscu? Tam jest chyba przejście dalej, ale żeby je otworzyć, coś trzeba zrobić, stary. Tak, Coś z tymi tunelami trzeba zrobić, dobra. Dobra, czyli musimy się rozdzielić, stary. To jest ten moment. To jest ten moment, stary. Życzę ci powodzenia. Ja tobie również. Byłeś dobra, w razie czego. Miło było cię poznać, David. Trzymaj się, dawaj sobie tam radę jakoś. Widzimy się, dobra. Mam nadzieję, za chwilę. Trzymaj się, cześć. Dobra, słuchajcie, musimy iść w tą stronę, musimy iść tutaj w ten tunel właśnie. I tutaj, kurde, ej, to jak to wygląda strasznie. Ej, dobra, ja podejrzewam, że ten tunel prowadzi do jakiegoś, nie wiem, prawdopodobnie do Milki, jeżeli ona jest tutaj więziona gdzieś, to pewnie do niej to prowadzi. O nie, tu trzeba to przeskoczyć, czekajcie. Hup, dobra, przeskoczyliśmy na spokojnie. Teraz tu, o Jezu. Dobra, mamy problem, bo ja nie lubię parkouru strasznie. O kurczę, tu skok, dobra. Ile mamy? Za sobą dwa skoki w sumie, trzy skoki, jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć skoków jeszcze. Dobra, uwaga, raz, o kurde, ja tak nie lubię skakać nad lawą, dwa, dobra, trzy, dobra, przeskoczone, cztery, o jest, dobra, uwaga, następny, uwaga, trzy, dwa, jeden, uwaga, dobra, jest, dobra, udało mi się przeskoczyć to. Dobra, to było mega straszne. Jeżeli to był pierwszy poziom, to ja się boję, co będzie później. Ale dobra, słuchajcie, musimy to przejść, musimy się skupić, uspokoić, ponieważ czeka nas tutaj ratowanie Milki dzisiaj. Ja wiem, że to jest moja była dziewczyna, w sumie niektórzy, ja powinienem teoretycznie w ogóle się w to nie angażować, ale kurczę, to jest mimo wszystko Milki. Dobra, czekajcie, założę sobie buty, bo tu widzę, że jakiś spadł. Dobra, uwaga, skaczemy na dół, uwaga, pum, jeszcze raz, dobra. O kurde, jak to strasznie wygląda. Tu się zaraz coś otworzy pewnie. Zaraz coś się otworzy i zacznie we mnie strzelać. Albo nie? Dobra, idziemy. Jak to strasznie wygląda w ogóle. To wygląda jak jakieś dojście... Wow, tam też jest lawa. Wow, to trzeba iść na shifcie. To wygląda jak takie dojście do jakiejś... Do jakiegoś tronu jakby to było. No nie wiem, mega strasznie to wygląda. Dobra, idziemy powoli, bo ja nie chcę tutaj za bardzo sobie nic zepsuć. Chcę być jakby uważny, żeby tu... Bo ja czuję, że tu są na pewno pułapki jakieś. Tam jest skrzynka jakaś. Dobra, tam jest... Ale nie, znowu parkour po lawie. Nie, to jest najgorsze, co może być. Ale wychodzi na to, że to już byłoby koniec. Byłby to już koniec w sumie. Dobra, ale idziemy tu. Są te same, te pochodnie tylko. Same pochodnie.
Dobra, tu mamy lawę i dobra, czeka nas ostatni parkour w sumie. Chociaż może tam coś jest? Czekajcie, mam kobla, w sumie możemy sobie tak pomóc też. Zróbmy tak, czy tutaj coś może być? Czy tutaj coś może być? Przepraszam bardzo. Dobra, idziemy, nie mam pochodni. Kurczę, nie mam pochodni, to jest najgorsze. Ej, tu coś jest! Tu coś jest! A nie, to jest kopalnia zwykła. Ajajaj. Tu lawa. Dobra, czyli nie. Czyli tutaj w tej kopalni nic nie ma. Czyli to nie tutaj miałem iść. To po prostu taka, po prostu jest kopalnia i po prostu musimy przejść obok niej obojętnie po prostu. Dobra, cofnijmy się tu i lecimy w takim razie po kolei ten parkour. Dobra, uwaga. Raz, dwa, trzy. Dobra, na całe szczęście nie jestem taki słaby w tych parkourach. O nie, ten skok może być ciężki. Dobra, udało nam się. Udało nam się. Dobra, jesteśmy już na samym końcu. Dobra, co my tutaj mamy? Dźwignia! Naprawdę, ja ryzykowałem życie dla dźwigni. Dla dźwigni ryzykowałem... Nie, proszę, czy ja naprawdę ryzykowałem życie dla dźwigni? Nie wierzę. Dobra, ale tu jest jakaś półpłytka, tak jakbyśmy mieli na nią wejść. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, 0. Wow, David! Dobra, ej, przeszliśmy. Tak, udało mi się. Mam coś takiego. Ja też mam coś takiego. Też masz dźwignię! Ej, dobra, i stary. No, to wygląda po prostu tak, jakby to miało być w tym miejscu. Dobra, stary, ja stawiam. Czekaj. No, ja stawiam, czekaj. Ale, David, chodź tu. Ja jeszcze, nie można tu siąść. Co miałeś do przejścia? Ja, dobra, ja miałem tak, na początku miałem parkour, nad lawą musiałem przejść. Znaczy, na początku to w ogóle miałem tak jakby urwany tunel, pod którym była mega przepaść, musiałem przeskoczyć nad nim. A później miałem parkour w takich jakby netherowych klimatach. Później musiałem przejść takim długim korytarzem, który wyglądał jak takie dojście do tronu. I na końcu miałem jeszcze jeden parkour nad lawą i wtedy miałem tą skrzynkę z dźwignią i półpłytkę, która mnie przeniosła tutaj. Stary, ja miałem najcięższy parkour, jaki widziałem w życiu, nad jakąś czarną lawą w ogóle, a potem nad czym? Miałem działanie, część to? Miałem działanie matematyczne, miałem pytanie 6 razy 6, ej, 6 razy 6 to jest 36, nie? No. Dobra, bo już się bałem, że... Ale to, stary, dobra, w sensie jakby wiesz, nie wątpię w swoje umiejętności, ale skoro Klot to robił, to było ryzyko, stary, żeby odpowiedź ej, będzie błędna. Nie, ryzyko, że się pomylił, nie no, ale mam klucz, to chyba jest dobrze. Nie no, jest dobrze, no. Okej. Dobra. To testujemy? Dobra, ja odliczanie, od 10. Razem. 9. Albo na zmianę, bo będziemy się mylić. Dobra, 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. A, dobra, poszło, dobra. O, ku. Co jest, stary? Jaki korytarz? Ej, dobra, ale. Jak on to zrobił? Jak to się tak świeci? Jak to wygląda w ogóle kozacko? Ja cię sunę. Dobra, stary, lecimy przez ten korytarz. Lecimy przez korytarz. Nie musimy śpieszyć, bo nie wiem, czy te drzwi się zaraz nie zamkną, stary. Dobra, nie no, wydaje mi się, że jak na dźwignię, to się utrzymują stale. Mam nadzieję, że to się, te dźwignie się kurde nie telepią tam i że one się nie wiesz. Masakra, jak to wygląda. Bo... Ej, dobra. To jest jakaś... Ktoś... Halo? Milki? Halo? Co jest grane? Czyli jednak, to prawda. Czekaj, otwieramy. Ja. Kurczę, a taką ochotę na pizzę miałem właśnie. Halo. Ja. Co to jest? Chcecie kawałek? Ale my cię dawno nie widzieliśmy. Co ty tu robisz? Dlaczego tak długo cię nie było? Ja tutaj przez 2 miesiące siedzę w tej klatce, rozumiesz to? A miechy? Tak. Ale ja się nie, a czekaj. Czekaj, bo moczę girę, czekaj. Co? O kurde, pomocy! O kurde, ta woda chciała mnie ubić. Co to jest za miejsce? Byłaś. Co to jest za miejsce? No, są była. Czekaj, nie mogę stąd wyjść. Ja nie wiem, jak ci pomóc. Dobra, wyszedłem. Dobra. Jaka nawiedzona wanna. Ej, no co nie, bo są z grubła, zobacz. Nie no, no tak jakby w udach, ale w barkach trochę mniej. No ale nie było trenowane, jak to? Dobra. Poszło w dupę. Co robisz tutaj 2 miesiące? Dostałam pianino, które zostało mi zabrane. Czemu? Wczoraj. Ale umiesz coś grać już, czy nie? Tak, nauczyłam się Mozarta grać. To jest piosenka dla Elizy. Dobra, a co to jest? A co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja ogólnie spędziłam 2 miesiące, ja nawet nie wiem, co się dzieje.
Halo. Halo, Julka? Halo, Julka? Nie działa ci ten telefon. Ej, czy on to są nietoperzy? Nie, to masz porządek? Nie odbiera. Ja wstyd. Ja. A mówią, że kobiety są poukładane i sprzątają. Całego, bo on mnie uwięził. Kto ci uwięził? Ale serio. Ale czekaj. Czekaj, naprawdę klot cię uwięził? Słuchajcie takiej historii. Idziesz na grzyby, nie? No. Zbierasz trzy grzyby, nagle dostajesz patelnią w tył głowy i budzisz się tutaj. A pokaż, masz guza? Nie masz. Dobra, on na kłamie był sam. Dobra, też mi się tak wydawało właśnie, no. No, też mi się... Nie, przyznaj się, filtruję z nim. Dobra, czekaj, chodź tu. Wracaj z powrotem. Rozmawiamy, ale komfortowo będę się czuć, jak będziesz stała tam. Nie. Naprawdę. Gdzie w takim razie jest klot? Popłakałem. Bo naprawdę... Ja mam za 5 minut umrzeć. Za 5 minut? Aha, to możesz jeszcze sobie, nie wiem, coś zrobić. Stary, to nam się nie śpieszy, poczekamy. Stańcie! Dobra, no to ostatnie 5 minut będziemy z tobą, nie? No, ale tak serio, przyszliśmy cię uwolnić jak bohaterowie. Wow, przepraszam, chciałem nietoperza się pozbyć, a ty dostajesz rekoszetem. Przepraszam, czekaj, opatruję ranę. O kurde! Co? O kurczę, faktycznie, no. Masz rację. No ja nie mam nic, ja mam kurde miód, a, dobra, no, węgiel. To ci się na pewno przyda. Dzięki. Wiesz, naprawdę, możesz... wow, ej. No, dobra, to jest naprawdę dobry przedmiot, weź go. Czekaj. Załóż jej to. Co jest? Czemu piorun? Ej, piorun, słyszeliście pioruna przed chwilą? A co jest w tym wejściu? Co tutaj jest? Ja tutaj, właśnie stąd jakby ten cały chłop schodzi na dół i... Kto? A że klot? Właśnie ten list? Jak to właśnie? Ten list właśnie, tak. Ten list dotarł do mnie, jak to? Czekaj, da się tu wyjść? No nie, da się tu wyjść? Bo teraz jakby, jak on przychodzi, to wtedy się da wyjść. Czekaj, nie mów mi, że się nie da. Ja tutaj nie chcę, Bulson, to jest zły pomysł. Bulson, widzisz? Się pakujesz takie kłopoty. Jakie kłopoty? Ale da się. Mówiła, że się nie da. Ale ona nie ma flaku, no. Aha. To... W sumie to jest dość logiczne. Dobra, ale... Kurczę, ale... Aha, tu się nie da i tak. Tu się i tak nie da. No. Ale serio, bo... Czemu ty masz? Pokaż, weź tę głowę do góry. Tak, to zrób... Co ty masz kaganie? Co? Zaparam. Ej, faktycznie! Czekaj, jednak to zakładam. Załóż to. Dlaczego ty takie coś? Patrz, mamy jeszcze coś takiego dla ciebie. Załóż to. Nie miałem kiedyś czegoś takiego. Załóż to. Nie miałeś tego. Ale dlaczego? Ale nie miała tego. Nie miałaś. No nie miała. Kagańca nie miała. Chyba, że to choker jest. Nie, dobra, słuchaj. Koniec tych żartów. Ej, kurczę, piorun znowu kolejny wali. Słuchaj, Emilia, przyszliśmy cię uwolnić, mów nam bohater, a my tak, czekaj. Bohater. Ale my ciebie nie mamy przed kim bronić, przecież tutaj nikogo nie ma. Ty sobie sama zrobiłaś wakacje. Zaraz on przyjdzie, wam mówię i po prostu... Nikt nie przyjdzie, nie ma kto przyjść, Nie, no co ty. Ale laga miałem. Mieliście też laga? Gdzie stać? Kurczę, ale tam nikogo nie ma, ja tam byłem, tam nikogo nie ma, co wy chcecie? Tam byłem, kurde, przecież Emilia, no widać, że coś jest tutaj... Czekaj, idę sprawdzić, żeby ci udowodnić, że tam nikogo tam nie ma. Nikogo nie ma, no właśnie, Bulson, chodź tam. Kobieto! No nie, to samej, no proszę was. Kobieto, nie bój się. Byłaś tu tyle czasu sama, dasz sobie radę jeszcze chwilę. Dobra, posiedzę z tobą. Dziękuję. Ja się boję. No co tam, mam? Tu nic nie ma. Ej, znowu piorun walnął! Ej, Bulson! No? Co? Nie ma, dla mnie to jest fake. Dla mnie też. Imo? Ona tu po prostu... po prostu, przyznaj się, to jest twoje mieszkanie, sama se to wybudowałaś. Kurde. Wracaj z powrotem. Nie, wychodzimy. Emilia, wracasz do domu. Nie, z wami! Widzę, że jeszcze dostałem pizzę, ale... Co wy robiliście przez 2 miesiące? Wy możecie mi coś powiedzieć, co wy robiliście przez 2 miesiące? No właśnie ja sobie dużo o sobie działałem. Grałem bardzo dużo odcinków. Oj. No ja też. A ty co robiłeś przez ostatnie 2 miesiące? Jak tam, co tam? Bo mi się wydaje, że to jest taki teatrzyk. Teatrzyk. No bez kitu! To wygląda, no przecież nikogo tutaj nie ma. Kto miał cię tutaj? No nie. No mówię ci, że ten kot. Ale jaki kot? Tu nie ma go! Ale go tu nie ma! Bierzesz tu kota. No kurde, to nie moja, to się spóźnia. No to ty się ciesz, bo to twoja egzekucja. No ale... Wow! Jest tam!
Uciekaj, 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 szybko, 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 nie, bo on biegnie, zamykaj to, zamykaj! Ja cię sorry, dobra, uciekamy stąd, uciekamy stąd, uciekamy stąd. Jaki on jest straszny. Jak farta mieliśmy. Ja cię sorry, otwórz to. A, zamknęło mi się przed oczami. Dobra. Wierzę ci we wszystko, przepraszam ci, że ci nie wierzyłem. Wierzę ci we wszystko, ten kloc cię... Ja walę, faktycznie. Czekaj, czekaj. To jest coś nie tak. Wilson, do mnie to nie dociera. Ja, no dla mnie też troszkę. Patrz, robię tak. Wilson, to jest za dużo. Emilia, to jest za dużo. Musimy wrócić do Palionowa, musimy wrócić. Ale nie, ja sobie tutaj wakacje zrobię. Dobra, no nie pan. Ej, patrz, ale patrz, co ona na ręce ma. Co ma? Widzisz to? Jak to się nazywa? Nie. Takie coś, co się po szczękach tym bije. Ej, faktycznie masz szczotkę, nie, to jest ścierka. To jest ścierka. Załóż to. Załóż to. Wracamy, przyjaciele, wracamy do wioski. Wracamy. Przyjaciele znowu razem. Dobra, gdzie krędy się? W tamtą stronę jest. Chodź. Ja wale, ale powalona rzecz. Dobra, ale to ty serio 2 miesiące tam byłaś, to kiedy, w którym momencie on ciebie porwał, bo to już musiał być mega dobry. Nie pamiętam, ja w ogóle, ja nie wiem w ogóle co to jest za dzień. Ja wale, no to faktycznie, nie. Nie wiem, ja muszę... Nie, ale to jest dla mnie za dużo, to jest... Czekaj, to jest czekaj, bo się zmęczyłem. Załóż to. Ale serio, Emilia, założę się, nie miałaś tego aparatu na zęby, choć to nie jest aparat na zęby, ja wiem, że to nie jest aparat, ale nie miałaś tego. Załóż to, bo się zmęczyłem. Od kiedy to masz? Tu są. Co? W drogę. No ja jestem w trakcie drogi. Jak tuż przed... Nie, to jest coś nie tak. To trzeba z tobą iść do dentysty w takim razie, skoro trzeba to zdjąć. Dobra, Wilson, na pewno dentysty. No tak, ja jestem 100% tak pewien. To nawet jest... Ja... Mi się wydaje, że kloc... Bo czekaj, myśliśmy chyba inną drogą. To jest to. Widzę coś. Fakt, dobra, jesteśmy w wiosce. Emilia... A, ona nie wie w ogóle, że ta wioska jest. Faktycznie, bo ja, ale cię dużo... Olno! No kurde... Ja wale, ej dobra, fakt, to akurat jest prawda, że dużo cię... To prawda, no, to będziesz musiał sobie tu znaleźć jakąś Javirę. Na szczęście mamy dla ciebie już dom. Nie no, trzeba wybudować stajnię, załóż to. Nie no, to jest okej, okay, Tu będzie okej, okay, bo nam pani Grażynka nam uciekła ostatnio. Dawaj, pralnia czynna od 12 do 24. No to mi się wydaje, że w tym miejscu to jest jedyny wolny domek, czekaj. Aktualnie chyba tak. Nie, dobra, czekaj. No, ja nie mam miejsca niestety, ale czekaj, a Wilson ma miejsce? Czekaj, gdzie cię można kimnąć? To chyba niestety. Ale Emilia, na szczęście mamy dla ciebie ekskluzywny domek na rybach, zobacz jaki ładny. Wybudował go sam Klos, więc myślę, że... Więc będziesz żył u swojego pana. Ej, poczekajcie, chodźcie na ognisko. Ej, teraz to mamy problem w takim razie, chodźcie na ognisko. Czemu mamy problem? No mamy problem, skoro tutaj Klos dalej mieszka, dalej wszystko to wybudował, no to znaczy, że mamy giga problem, skoro on ciebie porwał. No to znaczy, że on ciebie nie lubi, albo lubi za bardzo. No nie, on mi powiedział. Albo raczej to drugie. On się za nas Zatem. Ale co my mu zrobiliśmy? Ale co mu zrobiliśmy, Wilson? Nawet nie powiedział mi tego. Nie! Trzymaj ziemniaka. Chcę mnie porwać. A ty to załóż. Dobra. Musimy porozmawiać. Dlaczego on ciebie więził? Bo my mu coś zrobiliśmy, ale Wilson, co my mu zrobiliśmy? Nie wiem. Ja tylko zmieniłem tabliczkę, śmiałem się z niego, mówiłem, że jest głupi, no i to chyba tyle. No to chyba nie mam powodów. Ja nie widzę przynajmniej ja nie widzę. No ale bez sensu, dobra. W takim razie, skoro to nasza wina, bo my coś zrobiliśmy źle, sorry. No, jak to mówią, kłaniam się nisko, aż po same kule, szczere przeprosiny tutaj są czułe. No to tak powiem, sorry, dobra. Dobra, słuchajcie, ja muszę wam coś powiedzieć. Ja niestety, ale muszę już lecieć, więc się trzymcie ciepło. Do usłyszenia, cześć. Ja też, no Emilia, wszystko będzie. Cześć. Dobra, słuchajcie, nie wiem co się odwaliło, totalnie znaleźliśmy Emilię tutaj na tym Palionowie, więc w sumie dobrze. Tego chcieliście, pisaliście, że chcecie Emilię, więc prawda, Emilia znowu jest, tam prawda gdzieś była, więc tyle. To by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!